Witam ponownie z tej strony Viper i zapraszam do kolejnego materiału z cyklu Metro Exodus i podpinamy drezynę pod wagon. Czyli co, możemy go już? A i teraz ja muszę przejechać w lewo do naszego pociągu. Zobaczmy jak to się... Czy będę musiał przestawić zwrotnicę? Nie, nie muszę. Czekajcie, poczekajcie. Dlaczego nie mogę... Nie mogę się obrócić? Chciałem zobaczyć, czy faktycznie ten pociąg żeśmy podpięli. Tak jest. Tak jest, jest. Czy pociąg podpięli, wagon, chciałem powiedzieć, oczywiście. Natomiast do pociągu naszego będziemy zmierzać już w tym momencie. Przejechaliśmy jakiegoś mutanta. Dobra, ale jak daleko ja muszę podjechać? Czy automatycznie drezyna się zatrzyma? Tak jest. Proszę, Nastia jak się cieszy. That's amazing. Uncle Arthur. I knew you had great potential even back then at the jammer. Isn't she a beauty? Oh, you can see she's been properly cared for all this time. So unlike my poor old girl. I wonder how fast they can go on a straight line. Come up here. I have something to talk to you about. Thank you, Artyom. I don't even Hello, know how to Artyom. Thank you. Спасибо. Jeszcze sobie rzucimy okiem na opcję. Mamy jakość średnią, jak zwykle. Co nam powiesz, młynarzu? You're back. You did great. Thank you. So, here's the plan. Your group captures the tugboat, then you, Duke and Crest, take it to the bridge. While Crest distracts the guards, you and Duke infiltrate the control room at the top and lower the bridge. On your mark, we'll ram the gates, pick you up and... And... I pray to God it works out. I can't give you or Duke any direct support.
The data we have tells us the enemy's main force is guarding the gate. One more thing, Artyom. Look after Duke, all right? He's a great scout, but prone to unnecessary risks. Sure, he's young, but if he continues like that, who knows what will happen, huh? So give him a good example and do it smoothly and quietly. You are his role model, and as such should remember that you are special forces, not tank jocks. Good luck, Artyom. No dzięki, młynarz. Dzięki, teściu. Czy tutaj macie coś? Ranger. It looks like I've been worrying for nothing. It's my age, I guess. Oh, well, we were all worried. Yeah, but Anna took it to a whole new level, I must say. Artyom, look, I have an improvement for Tihar ready. Try taking it out for a trial. You're welcome to use the workbench to install it. Co ty tam masz? Ale przekażesz mi jakoś to ulepszenie, czy... Amunicja na maksa. Dobra, zostawimy to sobie. Proszę, mamy tutaj powiększony magazynek rurowy. Oczywiście. No to lecimy dalej. A, czekajcie, bo tutaj była pauza. I on z powrotem musi tutaj nam przekazać ulepszenie do Tihara. Ja muszę to zrobić ponownie. Tak jest. Tak, tutaj mamy... Tak, to jest właśnie to. Tutaj wyczyścimy broń. Tutaj mamy jeszcze... Właśnie o tym rzeczonym Ticharze. Tutaj jest właśnie powiększony magazynek rurowy. Sobie to właśnie zainstalujemy. I wszystko już jeszcze tutaj tylko wyczyszczę. I jeśli chodzi o maskę, tutaj raczej nic nie będziemy robić. Dobra, niech to zostanie może ten kompas. Jeszcze go sobie przetestujemy. Tutaj już wszystko. No to dobra, to w takim razie teraz sobie przejdziemy do następnego etapu. So. Are you ready for that final push? Good luck. Proszę, gitara dla ciebie. Where did you get this? God damn, this is cool. Thank you, man. You just blew my mind. No i bardzo dobrze. Thank you. Katia. Thank you so much. I can't even begin to explain how much this means to us. Thank you. Nie ma sprawy. Dobrze, to gdzie teraz powinniśmy się udać? Aha. To przejdziemy sobie w takim razie. Zdaje się w tamtym kierunku. Artyom, we are in position, awaiting orders.
Ja powinienem iść... Czekaj, przejść tutaj może. Jeszcze właśnie w ten sposób. I którędy ja powinienem się przedostać? Czy ja będę mógł przejść tam dalej? Tak, tędy jest przejście właśnie. Tylko chyba jeszcze trzeba... Nie wiem właśnie, czy trzeba zejść... Się nie pamiętam, czy to powinno być... Aha, tędy nie przejdę chyba. Czy w ogóle tutaj jest jeszcze coś do znalezienia? Nie, tutaj to raczej nie. A czy tędy przejdę? Tak jest. Aj, to jest właśnie to przejście. W tych cysternach. Dobra, i stąd jak ja mam daleko do... celu. No dość spory kawałek, trzeba przyznać. Aha. Tutaj na pewno będzie strzelba pomocna, tylko ja spróbuję omijać tych mutantów. Może jakoś uda mi się przemknąć niezauważonym. Zresztą zaraz się przekonamy. No na pewno to wyładowania elektryczne, nazwijmy to. Na pewno mnie teraz nie będą nękały. One są nieaktywne w porze właśnie w dzień. Proszę, mogę teraz tutaj do tej budki zajrzeć ewentualnie, ale... Amunicję, wszystko mam generalnie na maksa. Kurczę, aż tam? To jest dokładnie tam? Bardziej w lewo. A jeśli użyję sobie lornetki, czy ja cokolwiek z tego miejsca jestem w stanie... No tutaj widzę niby taką jakby postać. Nie wiem, czy to jest Ania. Albo to po prostu może być zupełnie cokolwiek innego. Chociaż Ania się nie rusza, także ciężko określić, kto tam jest i czy w ogóle chodzi właśnie o to miejsce. Dobra, lecimy dalej, zobaczymy za chwilę. Coś tutaj idzie w moją stronę. No i na pewno hałas ściągnie jeszcze jakieś stworzenia. Przyspieszymy trochę. Biedaczysko leży już tutaj dość długo. Dobra, chyba wchodzimy na górę. Tutaj nie ma już innej drogi. Ja powinienem tam gdzieś przejść.
Kurczę, czekajcie. Spróbuję tędy. Ale tutaj... Nie, tutaj już nic nie... Muszę zejść mimo wszystko. Czy to jest tutaj? Dokładnie. Dobra, moi drodzy, to wchodzimy w takim razie. Czekaj, Ania. A więc tak, to chyba była ona. To wtedy, kiedy obserwowałem przez lornetkę. I was worried sick while you were running around in that terminal. Yermak said you brought the sleeper carriage. You are simply the best. Sorry, I'm talking so much, but I missed you. Okay, okay, back to business. A buziak? Damned cough. I guess I spent too much time in that dump. Nie będzie buziaka? So, they have more guards than we anticipated. It seems risky, but Crest says such caravans are usually commanded by a captain. So if we capture him, the others will surrender. They have about 15 guards. Four at the tugboat ladder, sentries at the pier. Sam will take the right flank. Come in, Sam. I'm in position. I can see a guard. Duke is to the left of the hangar. Come in. Duke in position, ready to pick the guard off. Idiot is on the far crane. Ready for action. Got a mark on everyone on the pier. Crest has scouted out the basement. There's only two of them here. Busy repairing something, so... This seems to be the best spot for Boyteltry. Artyom, we are ready. Just try to be more subtle than at the church, okay? Yeah, it's no fun beating up immature soldiers like them. Cut the chatter. All right, Artyom, you're in charge. You call the shots. Perhaps we should wait for dusk. It might be easier then. Some of the guards might fall asleep. You could rest here in the cabin in the meantime. Szkoda, że nie można oznaczać wrogów. Naprawdę. Byłoby to duże ułatwienie. No to cóż. Szkoda tylko, że nie można się przespać do wieczora. Nie, to było złe posunięcie. Dobra, spróbuję, pozwolę się tutaj załatwić. Dobra, spróbujemy jeszcze raz. Myślałem, że tam nikogo nie będzie. Akurat w tym miejscu, gdzie skakałem z tego całego rusztowania. Zaraz zobaczymy jeszcze raz. Off. I guess I spent too much time in that dump. So they have more guards than we anticipated. It seems risky, but Crest says such caravans are usually commanded by a captain. So if we capture him, the others will surrender. They have about 15 guards. Four at the tugboat ladder, sentries at the pier. Sam will take the right flank. Come in, Sam. I'm in position. I can see a guard. Duke is to the left of the hangar.
Come in. Took in position, ready to pick the guard off. Idiot is on the far crane. Ready for action. Got a mark on everyone on the pier. Crest has scouted out the basement. There's only two of them here. Busy repairing something, so... this seems to be the best spot for point entry. Artyom, we are ready. Just try to be more subtle than at the church, okay? Yeah, it's no fun beating up immature soldiers like them. Cut the chatter. All right, Artyom, you're in charge. You call the shots. Perhaps we should wait for dusk. It might be easier then. Some of the guards might fall asleep. You could rest here in the cabin in the meantime. No właśnie o to chodziło. Are you rested? Well, it's time. So try to get on that tugboat. We'll give you cover. Let's go over the plan one more time. Once the tugboat is in our hands, Sam, Idiot, and I will go back to the Aurora, while Artyom, Duke, and Crest take the boat to the bridge. Good luck, everyone. Szkoda, że tędy nie można przejść. Tam już widzę jednego. No proszę, nawet mogę zejść sobie tutaj. No, chętnie zobaczę, co tam jest. Dobra, może na razie dajmy sobie spokój. Tutaj nic. Jeszcze może zajrzymy tutaj do tego pomieszczonka. Też nic. No to dobra, no to w takim razie przechodzimy. Przejdę tędy? Nie. A, nie. Czekajcie, tu coś było. Dokładnie. Przydałaby mi się tutaj, kurczę, jakaś broń z tłumikiem. Szybki zapis. Ach, kurde, zauważy mnie. Nie zauważył mnie, ale jazda. Dobra, na razie się ukryjemy. Well, we got it covered. Made by all of our wares wholesale.
And we get our fuel from them at a special discount. Then we just go up the river, deliver whatever the guys up there need from the south, load up their stuff, and go back down. Easy money, too. We don't have to tow the barges. I see. All right, then. How are we going? Dobra, chyba się rozchodzą. Tylko w którą stronę? To jest ciekawe. Ach, kurde. Ale gdzie to miało być z prawej niby? Coś tu jeszcze było? Tak. Ale jak ja mam tam, kurczę, przejść? Ach, kurde. Nawet tędy nie ma przejścia żadnego. Bo tutaj muszę zejść na dół po prostu. Dobra, wycofaj się. Wiem. Kurczę, chyba mnie tutaj... Contact!
him. One down. Brother, search pattern here. I want him found at once. The barges are clear. Time to capture the tugboat bridge. That's it! I surrender! Dobra, powoli, powolutku. Może jeszcze coś przy okazji tutaj zbierzemy. That's enough fighting for me. At least he accepted my surrender. There's that. Super, super. Aj. Dobra, lecimy dalej. Ale te ciała się dziwnie poruszają, gdy próbuję przeszukać. I surrender! There's nothing I can do anymore! I tak was załatwię i tak. Czy tego chcecie, czy nie? Na wszelki wypadek jeszcze wyłączę wszystkie źródła światła. A ciekawe jestem tutaj, gdybym wszedł na górę. Oszczędziłem cię, przyjacielu. No to blisko celu jesteśmy, już prawie na miejscu. Nawet chyba już teraz nie będę się ukrywał. Fair winds. Hurrah! Man your stations, weigh anchor.
We're gonna go about halfway there, then wait in the reeds until about 4 o'clock. We want to get there early in the morning, when the fog is the thickest and they are sleepy after the morning prayer. Wziąłem nie tą broń, co trzeba. Artyom, it's Duke. You're on final approach. There. See that fire at the very top? That's the control post. Well, it used to be anyway. Now it's a shrine. Блять, closer to God at the top, you see? That's where you have to go. I'll distract the guards now. Hey, you ashore! Catch the line! Ready! Hey, sailor! What did you do to your barge? What you gonna sell now? Whoa, you're so funny! Jackass, блядь. So, Artyom, shall we move? Whoever gets there first wins! Break a leg! Rip the whole side apart. Head to run the barge ashore. The Aurora is quietly moving into position. We'll be ready to act on your signal. Roger that, sir. We're on it. Over. Just like Father Salandius foretold. Who arrived? Satan's slaves! It's like you missed the morning sermon. Well, I didn't. One day you are going to get sent to fight demons for that. But it's so early. Just tell me what he said. Ugh, all right. The heretic actually arrived right at the sermon. Our guys rushed over to save the Holy Father. And the heretic killed all of them. Even begging for your life is useless before that murderer. Właśnie, nie wiem, czy w tym momencie nie zakończyć tutaj już tego odcinka. Nie chciałbym, żeby się przedłużył, jak będziemy zwiedzać to miejsce, także myślę, że z mojej strony to wszystko i usłyszymy się już niebawem. Do widzenia, cześć!